Siema, dzisiaj Wam nagram szybki tutorial, jak naprawić podświetlania ekranów Audia 4B8, oto w takim wyświetlaczu, tym środkowym, który tam pokazuje Wam wszystkie informacje na prawej stronie, nie w liczniku. Aby to zrobić, potrzebujemy jeszcze oczywiście, spaliło się podświetlenie takich oto dwóch neonówek. Kiedyś był dostępny jako taka L-ka, ale osoba, której to kupowałem, po prostu powiedziała, że za często pękały, te są krótsze i wytrzymują więcej. Ogólnie jest to dość proste, jak ktoś potrafi lutować. Spójrzcie, tutaj mamy po prostu cztery śrubki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Rozkręcamy je, widzicie tutaj, i rozbieramy ten wyświetlacz do połowy. Tutaj ładnie wychodzi, bo nie ma żadnych tutaj z tych takich zaczepów. Tutaj delikatnie podważamy śrubokrętę na brzegu, widzicie, gdzie są te kropki, ciężko tu złapać ostrość. No i mamy otwarty wyświetlacz. Później tutaj jest wtyczka od wyświetlacza. Ja to robię w taki sposób, można to rozebrać, mieć wygodnie. Mi było wygodniej to odpiąć tak samo później to włożę. A potem sobie to odpinamy taśmę. Taśmę odpinacie w taki sposób, że tu macie taką blokadkę. I delikatnie później wychodzi, zatrzaskujecie ją, fajna sprawa, bo niektóre po prostu mają wpychane i dokładnie nigdy nie wiemy, co trzeba zrobić dalej. No i tutaj macie już część ekranu. Dla osób, które mają problemy ze złożeniem później tego, możemy to sobie rozkładać partiami, żeby wiedzieć, jak to było dokładnie, w jaki sposób. Zrobimy pauzę i jeszcze dogram Wam, jak rozbiorę ten kawałek. Dalej już prosto, tutaj mamy takie oto blaszki, które po prostu odginamy do boku i oddzielamy wyświetlacz do trzech części. Jeśli ktoś miał potem problem, jak to w takiej to kolejności powinno być, chociaż nie powinno dostać żadnego problemu, może sobie to po prostu odłożyć, bo nie będzie już potrzebne i możemy pracować dalej. Tutaj w tych obudowach pod tym, ciężko to coś z ostrością, mamy właśnie tego neona. No Audi robiło taki neon takie jakby U przez całe te, ale my no niestety nie mamy dostępu do oryginału, a w używce ja też się już parę razy naciąłem, jak kupowałem, pochodziły parę dni i znowu blakły, gdy się neon spalił. I dalej musicie to po prostu wymontować stąd, powyciągać sobie, poobcinać końcówki, żebyśmy mieli jak to przylutować do naszych nowych żarówek. Potem je po prostu połączyć jakimś kablem na środku, żeby było przejście. No i wszystko. Lecimy dalej z pracą. Tu już macie neon wyjęty z wyświetlacza. Tutaj fajny tip, zawsze możecie sobie wymierzyć, jaki mniej więcej będzie Wam potrzebny przewód. Ważne, żebyście nie przesadzili z długością, bo prąd tu nie będzie chciał się zmieścić Wam w tą taką ala obudowę tego wyświetlacza. Tutaj musimy je połączyć, żeby oczywiście było przejście, a dalej tutaj już do wtyczek prosto. No i będzie prawie finito. Tutaj jak widać, pierwsza część przewodu już jest polutowana. Tutaj też założyłem już wcześniej termokurczkę, żeby nie zapomnieć. Tylko teraz ją opalić, polatować drugą świetlówkę i będziemy przechodzić do końca. Mamy polutowaną już drugą część. Tutaj lód wyszedł w miarę dobrze. Przesunąć sobie tylko to, opalić. A zawsze wcześniej możecie też to, że tak powiem, przymierzyć sobie, czy gdzieś jest nie za długo, no bo lepiej potem kawałek tu odciąć, polutować jeszcze raz, niż zaczniemy dopiero składać i będziemy musieli to rozpierać od nowa. No i tak to wygląda, zapak zrobione. Teraz tylko trzeba to zapakować tutaj z powrotem do tego, złożyć i powinno być dobrze. Ekran już ładnie wyczyszczony, wyczyściłem płynem do szyb, ładnie się wyczyścił. Jak widzicie, wszystko się fajnie popasowało, nie ma tu żadnych problemów. No zobaczmy, jak to będzie świeciło w samochodzie. Wracamy dalej do auta. Tutaj w ogóle jest bardzo łatwo wyjąć ten cały ozdobnik wokół ekranu. Macie tutaj tylko cztery spinki. Ja użyłem sobie takiego otwieracza. No, łatwo wychodzi, jak jest zawsze auto nagrzane. Teraz mamy lato, to powinno wyskoczyć dobrze. No i tutaj cztery śruby Torx, takie chyba T20 lub T25. Wyciągamy ekran, wypinamy. Zaraz wepnę drugą, bo jedną ręką będzie mi ciężko i nagramy resztę.
No i co, udało się, jak widzicie. Nawet lekko tutaj neon sobie na prawej stronie wystaje, no ale no niestety taki urok jest nieoryginalnych części typu tam napraw. Ale na pewno dłużej nam posłuży niż jakaś używka, bo mówię, używki potrafiły przejść i po dniu się spalały, no bo pewnie walały się też w pudełku, w paczce. I tak to jest niestety z neonem, ale zaraz to złożę. To też ten cały panel lekko to zakryje i tego podświetlenia bardziej z boku nie będzie widać. Ale na pewno teraz jest w ogóle całkowicie czytelny. Czy możemy go przytegować, rozświetlić. Będzie naprawdę przyjemnie się tym autem jeździło.